patrząc na Jezusa, Twórcę i Dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 2 werset. Na podstawie książki Sary Young Jezus mówi do ciebie: szukaj mnie wzrokiem, przeprawiając się przez dzisiejszy dzień, tak jak wirująca baletnica, która musi wracać spojrzeniem w jeden punkt, aby zachować równowagę, tak i ty powinieneś co chwilę spoglądać na mnie. Twoja sytuacja ciągle się zmienia, a świat wokół zdaje się wirować. Jeśli chcesz zachować równowagę, patrz na mnie, na tego, który nie zmienia się nigdy. Jeśli będziesz zbyt długo przyglądał się światu dookoła, zakręci ci się w głowie i stracisz orientację. Patrz na mnie i pokrzepiaj się w mojej obecności, a twoje kroki będą miarowe i pewne.